Druk numer 2, zaszczyt się generacji jedna wniosek dalszy. Druk numer 2. W sprawie sprawdzenia prawnym przewodniczących kierowców Meleksu. Pomijam preambułę. Pani o skąd jest? Się o sprawdzeniu prawie kierowców Meleksu oświadczenia usług przewodnika miejskiego po Krakowie. Paragraf mówił w uzasadnieniu z integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci uchwała podjęcie uzasadnienia. Jak wynika z obserwacji, część kierowców Meleksu oprócz kierowania pojazdu nie świadczy także usługi de facto przewodnictwa, opowiadając przewożonym turystom historię wywianych obiektów i zabytków. Przekazywane informacje często rozmijają się z rzetelną wiedzą o historii Krakowa, dlatego też uzasadniona wydaje się potrzeba sprawdzenia uprawnień kierujących pojazdami w zakresie przewodów kierowców potwierdzonych kwalifikacjami zawodowymi w tym zakresie. Dziękuję. Jakubowski. Ja uważam, panie Jacku, że powinniśmy być trochę szerzej. Nie wiem, co pan będzie o tym sądził. Bo teraz jest stworzona ta nowa procedura dotycząca Meleksu. W ogóle warto byłoby zapisać taki wymóg w tej procedurze, żeby ci ludzie posiadali stosowne uprawnienia. Dzisiaj przypomniałem niektórym koleżankom i kolegom sprawę z 2009 roku. Z sierpnia, mam tu kopię artykułu, kiedy pani z UJ-u oprowadzała trójkę znajomych z Malty po Krakowie. Skończyło się w tym, że jakiś bardzo mądry człowiek z Urzędu Marszałkowskiego z drugim bardzo mądrym człowiekiem skontrolowali tą panią i zapytali ją o uprawnienia przewodnickie. Skończyło się, jest na szczęście dla tej pani wyrzucenie, bo mogła dostać karę wtedy od 20 zł do 5 tysięcy zł. Czyli poszło to państwo w paranoję, tak jak i Hitler nie przewidział, że teraz wprowadzając znajomego po Krakowie, musimy mieć uprawnienia przewodnickie. Mogę panu dać do przeczytania. To jest przeciekawostka. Żyjemy w kraju debili. Natomiast, tak jak mówię, nie widzę podstawy sprawdzania tych ludzi pod tym kątem, póki co, w tej formie, ponieważ on zawsze może powiedzieć, że jest tylko kierowcą Meleksu, tak? No ja bym tak odpowiedział, gdybym nie miał odpowiednich uprawnień. Ja jestem tylko kierowcą, dziękuję, do widzenia. Jeździć mi wolno i wozić ludzi, prawda? Więc tutaj uważam, że powinniśmy wnieść do prezydenta, aby do tej procedury, która jest cały czas tworzona, gdzie zresztą do tej procedury, w którejś kolejnej uchwale dzisiaj projektodawca pan Krzysztof Baron się odwołuje co do lokalizacji, żeby w ogóle w warunkach wydawania zgód na poruszanie się z tych Meleksów była osoba, nie musi być to kierowca, z uprawnieniami przewodnika. Bo tak jak mówię, to jest tworzenie prawa, które jest niesprawdzalne, bo czysto teoretycznie wyobrażam sobie to tylko tak, że jakiś urzędnik wsiądzie i będzie kontrolował czysto teoretycznie, czy kierowca Meleksa nie pełni roli przewodnika, czyli fikcja. Znaczy tworzymy fikcję prawną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce dyskusji zabrać głos? Nie ma. Proszę pan, proszę pan. Może pan też się zgłosić. Po raz kolejny chciałbym zaprotestować przeciwko formule i językowi, którego używa pan Jakubowski. Raz pan obrażał polityków, raz pan obrażał parlamentarzystów i cały Sejm, teraz pan obraża społeczność naród polski. Proszę bardzo, te słowa, bo to są słowa, proszę pana, które nie liczują z tym miejscem. I mówię to panu po raz kolejny. Proszę się powstrzymać, bo pana emocje są rozdmuchane. I to jest agresja. Agresja nie jest w życiu publicznym potrzebna, jest wręcz naganna. Ja to co mogę panu powiedzieć? Proszę, proszę. Panie Orski, nie życzę sobie, żeby pan, ponieważ mam panu bardzo niskie mniemanie, stosował sobie wycieczki personalne w moim kierunku. Jeżeli ma pan jakieś zastrzeżenia, proszę sobie napisać skargę, do kogo pan chce, wtedy się będę do tego odnosił. Pana zachowanie jest nieodpowiednie, wysoce nagarne, niestety się nie dziwię. Dziękuję bardzo. Ja mam uwagę merytoryczną odnośnie Meleksów i uprawnień dla kierowców Meleksów. Od stycznia zawód przewodnika miejskiego wraz pilota zostaje uwolniony, tak więc licencja nie będzie już potrzebna. Licencje zostają i egzaminy państwowe tylko i wyłącznie dla przewodników górskich. Tak więc od stycznia jest ten przepis wprowadzany, więc
No merytorycznie wygląda to tak, a nie inaczej. Tak, jestem przekonana jako zainteresowana osoba. Tak. Pan Sęczek, pan Rosny. Jateczkę? Proszę Państwa. Rozszerzył o zadbanie o bezpieczeństwo naszych gości, turystów, mieszkańców Krakowa. Bo jeżeli pan kierowca, Meleksa, jak tutaj Jacek w swojej uchwale komisja sprawy Kazimierza sugeruje, ma się zajmować, czy zajmuje się szeroką informacją o językach różnych, bo ja też słyszę, że często to jest angielski, niemiecki, kierowcy na bieżąco informują swoich turystów, wspominają, o czym mówią, to jest to pewny wysiłek intelektualny, fizyczny, bo jednak, jak wiemy, sprawne przechodzenie z jednego języka na drugi, no tutaj już zahacza o spontaniczność, a no, tłumacze symultaniczni no, są często bardzo wyczerpani po 2-3 godzinach takiej pracy. Oczywiście jest symultaniczni, którzy non stop prowadzą, ale jednocześnie ten człowiek, który prowadzi auto i on jeździ po pierwszej obwodnicy. Przecież te Meleksy leżą między tramwajami, między autobusami, stoją w dokach. To jest to fakt, o których ja mówię. Jednocześnie prowadzą rozmowy w kilku językach, tym samym narażają siebie, narażają naszych gości, naszych turystów na niebezpieczeństwo. I mówię, no tutaj trzeba było głębiej na tę sprawę popatrzeć. Nie tylko, że sprawdzimy, czy oni mają coś, czy czegoś nie mają. W tej chwili najważniejsza jest sprawa bezpieczeństwa życia kierowcy i jego pasażerów. A jest to taki sam pojazd. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I już proszę Państwa, musimy poczekać. Pan Rosny, Pani tyle pytań. Dobrze. Ja chciałem rekomendować jednak przeciwne zdanie, czyli jestem przeciwko temu projektowi uchwały. Dobrze, że też Pani dodała. Miejmy nadzieję, że zostaną zniesione koncesje. Generalnie chcielibyśmy wszyscy żyć w wolnym kraju, ale z drugiej strony godzimy się na to, żeby na to była koncesja, na to była zgoda i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tylko i wyłącznie dąży do tego, że tłamsi się gospodarkę, tłamsi się przedsiębiorczość. Moim zdaniem tego typu koncesje są niepotrzebne. Jeżeli klient będzie niezadowolony z danej usługi, to powinien zażądać zwrotu pieniędzy i tyle. To powinna być jedyna regulacja, a nie, że po prostu państwo będzie od góry narzucało jakieś uprawnienia specjalne dla jakichś określonych grup. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć tak, że w uchwale napisane jest o sprawdzaniu uprawnień kierowców do świadczenia usług przewodnika miejskich. Nie jest tu, nie chodzi o koncesję, czyli ograniczenie liczby tych przewodników, tylko o same uprawnienia, czyli to, co kierowca Meleksa opowiada turystom. Czy mówi prawdę, czy też ma jakąś swoją własną wizję. Jeśli chodzi o uprawnienia przewodnickie, właśnie rusza kolejny kurs przewodników miejskich, który skończy się w czerwcu przyszłego roku. W związku z tym to są dwie różne rzeczy. Koncesja, a uprawnienia przewodnickie. Nam chodzi o to, aby kierowcy Meleksów byli profesjonalnymi przewodnikami miejskimi, a nie opowiadali bajek z kieszeni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pani Wyszyńska. Tak, ja mam uwagę merytoryczną, kolejną odnośnie Meleksów, bardzo techniczną. Kierowcy właściwie nic nie mówią i te liczne języki, w których się rzekomo porozumiewają, to są nagrania, pliki MP3. Które się puszcza, mijając każdy z obiektów. I one są nagrane przez najczęściej studentów rozmaitych filologii w tych wszystkich dziwnych językach typu szwedzki, fiński, grecki i tak dalej. Więc to są nagrania, które są opisane tylko rynek, kościół Wojciecha. Ten nieszczęsny kierowca nie wie nawet, nie rozumie bezpośrednio treści, więc nawet nie jest w stanie się porozumieć z tymi swoimi pasażerami. Więc tutaj absolutnie kierowca nie jest w stanie nic im opowiadać, no chyba, że to są Polacy albo Anglicy, albo Niemcy i on akurat mówi w tym języku.
To jest uwaga techniczna, ja to jako kierowca Meleksa mogę powiedzieć. Natomiast druga rzecz odnośnie bezpieczeństwa, tutaj się zgadzam z moim przedmówcą. Warto by zwrócić uwagę na stan techniczny tych pojazdów, ponieważ ja zrezygnowałam z tej pracy, no bo jestem jedynaczką i jak mi się coś stanie, to kto się zajmie moją mamą. Bardzo często są one w tak skandalicznym stanie technicznym, mają na przykład luzy na kierownicy, mają niesprawne hamulce, mają zacinające się gazy i tutaj wnioskowała o to, żeby jakąś kontrolę wprowadzić. Natomiast uprawnienia przewodnickie z dwóch powodów są nierelewantne. Dziękuję. Pani Wyszyńska. To znaczy ja chciałem ad vocem pani, jako referent tej uchwały i osoba, która uczestniczyła w jej przygotowaniu, no powiem szczerze, wiem, co tam napisaliśmy i proszę panią, tam jest takie sformułowanie, że obserwuje się, że niektórzy, a więc nie wszyscy. Ja mieszkam na Kazimierzu i koło mojego domu każdej godziny przyjeżdża tych meleksów ileś, ja słyszę o ulicy Warszawera, o Warszawerze i tak dalej. I oczywiście część osób posługuje się automatami. Pół biedy, jeżeli to są słuchawki i otoczenie nie musi co 5 minut słuchać tego samego, natomiast część osób opowiada z głowy. I teraz jest problem taki, że stając przed synagogą Kupa, opowiadając z głowy historię synagogi Kupa, zaczyna się blokować ruch. Za tym meleksem stają 3 czy 4 samochody, które chcą przejechać. A zaczyna się kakofonia sygnałów, no bo ludzie się spieszą, a kierowca chce być tak miły i opowiada wszystko, co wie na dany temat. Więc taka była intencja. My, broń Boże, nie chcieliśmy w tej uchwale koncesjonować, licencjonować, tylko chcieliśmy po prostu, to jest uchwała intencyjna, mówiąca o po prostu sprawdzeniu kompetencji, sprawdzeniu uprawnień. A to ma na celu w zasadzie podniesienie jakości tych usług. Tyle. Chciałam poruszyć temat tych nagrań. Bardzo często właśnie jest wszystko nagrane i przejeżdżając, czy po prostu z taśmy idzie głos, który opowiada o różnych zabytkach, więc można by się było skupić na tym, żeby to nagranie było właściwe i po prostu rozprowadzić tych kierowników, których mieliśmy tu na ostatnim zebraniu, tych poszczególnych firm i tyle. No te nagrania są, to co pani mówiła i ty mówisz, jeśli strzeli grupa językiem niemieckim, to dają nagranie w języku niemieckim. Nie, ale żeby ten materiał wyjściowy był prawidłowy, a potem materiał. Tak, proszę pan Jakubowski, pan Sączy. Ja tylko chciałem pani, która zabrała ten głos merytoryczny, odpowiedzieć, że nie ma narzędzia prawnego do kontrolowania tych meleksów. Dyskutowaliśmy o tym ponad rok temu, kiedy ja proponowałem, żebyśmy poprzez Radę Miasta wnieśli do ustawodawcy, żeby w ogóle powstało prawo. Ponieważ po pierwsze, te pojazdy nie podlegają rejestrowi w myśl ustawy o rejestracji samochodów. Te pojazdy nie podlegają przeglądom technicznym okresowym w myśl kolejnej ustawy. Czyli te pojazdy są poza prawem, ja to sygnalizowałem ponad rok temu. Niestety nie wiem, na jakim to jest etapie, znaczy podejrzewam, że na żadnym, to mówię szczerze. I tutaj miasto nie ma żadnych narzędzi, gmina żadnych narzędzi do prowadzenia tego typu kontroli, o których pani mówi, bo ja to rozwiązałem. Nie ma ustawy, dziura. Może być zarządzenie prezydenta miasta. Nie może być, ponieważ jest istotne, nie może być, bo musisz mieć ustawę, na którą się powołać. Na co się powołać? No to to chodzi, że musisz mieć ustawę, na podstawie której będziesz się czegoś. A na przykład takie kolejki, co jest wokół parku Jordana, ciągnąc lokomotywce? To może jest już uregulowane, tego ci nie powiem. No bo to jest podobna zasada. Nie wiem, wiem, że to jest meleks, to nie uregulowane na 100%. Ale się może można podpiąć do tego, Może, ale parku Jordana to nie jest droga publiczna. No właśnie. Ale powinna być. Proszę Państwa, w czasie obrad Komisji Architektury doszliśmy na tej sali, ja się tak powiem, przedstawicieli firmy meleksowych, jak i również pana dyrektora i zapomniał. I pan dyrektor jasno określił, że będzie powołana specjalna komisja w niedługim czasie, która się zajmie tymi wszystkimi poprawkami, tymi wszystkimi naszymi uchwałami, dotyczącymi właśnie
porządku parkowaniu meleksów, jak i również innych spraw związanych z całą specyfiką meleksową. Więc wydaje mi się, że ta uchwała, czy innym sformułowaniu, czy takim, niech ona sobie pójdzie. Natomiast i tak na tej komisji tam wszystko będzie już. W mojej ocenie dopiero głębiej zbadamy i zobaczymy, że. Proszę Państwa, jeszcze na dyskusji na zarządzie zastanawialiśmy się, czy tymi rzeczami, czy kierowca, bo to jest napisane w uchwale, prosi się o sprawdzenie uprawnień kierowcy na Lexy. Czy kierowca w warunkach brzegowych ma mieć takie uprawnienia? Bo to co mam mu sprawdzać, to ona nie musi mieć takich uprawnień. Nie, no jak jedzie po ulicy, to nie musi? Proszę? Wiecie, a przegowy nie musi. Jakiś kierowca nie musi być przewodnikiem, a na granie, które posiada, może być zrobione przez profesjonalnego przewodnika, który go opłaci. Więc kierowca, po co mam kontrolować kogoś, czegoś nie musi mieć? Więc tu jest problem. Mam skontrolować kierowcę. Panie, a przecież ja mam tylko kieruję. Ja mam dbać o pasażerów. Nie, ja tam nie wiem. Przyciskam przycisk. Tam nagram. Przewodnik po Krakowie, miejcie pretensje do niego, jeśli źle jest nagrana, nie do mnie. Kierowca do Lexu nie ma nic wspólnego z tą rzeczą. Ja bym proponował, może to uchwała odesłać do komisji i przerobić w taki sposób, żeby znalazła się w dobrym zapisie. Ja jeszcze mam pytanie w sprawie przeglądów technicznych. Czy na przykład warunkach wydania koncesji nie można dać takiego paragrafu? Zadawałem to samo pytanie. No i co, nie można? Nie uzyskałem od nikogo właśnie odpowiedzi. No ale to, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi, to nie znaczy, że nie można. To trzeba dążyć temat i prawnika jakiegoś. Czy może w warunkach udzielenia zgody na prowadzenie wózka jest zapis, pan dobrze, ma pan posiada pan uprawnienia przewodnika? Nie, ale ja mówię o tych technicznych przeglądach. Czy w warunkach udzielanej koncesji można zażyć, że ma być przegląd tych? No ma koncesję. Nie ma koncesji. Nie ma koncesji. Nie ma koncesji. Na jakiej zasadzie oni dostają? No, każdy sobie może otworzyć działalność. Jest tylko i wyłącznie koncesja, 25 koncesji, tak, o ile dobrze pamiętam, do wjazdu na rynek. No właśnie, no to też tyle. No, tylko tyle można. No, to aż tyle, bo to jest dużo. Ona, nie wiem ile, 100 chyba, ale... Proszę Pani. Chciałam nawiązać do tych informacji, które uprawnił przewodnicy. Mianowicie z tego by wynikało z całej dyskusji, że kierowca... Bardzo proszę nie rozmawiać, dlatego że robi się szmer, który nie pozwala wysłuchać tego, który mówi. Że kierowca, który kieruje meleksem, jest po prostu głuchy, niemy i nie odpowiada na pytania turystów, bo one są nagrane w języku fińskim, chińskim czy japońskim, to oprócz tego turyści jeszcze rozmawiają. Przepraszam, rozmawiam w języku angielskim, chyba że zna tylko i wyłącznie język polski i mówi przepraszam, nic nie wie. A to świadczy o kulturze obsługi turystów zagranicznych, tych, którzy odwiedzają miasto Kraków. Miasto Kraków zostało miastem literatury, a tymczasem się okazuje, że ta literatura to jakoś dziwnie. Ani kultura, ani literatura, ani nic. Kierowca ma tylko jechać i tym staśmy puszczać, nie odzywać się do pasażera w ogóle. Ja jedną tylko mam uwagę w ocenie jako do pana przewodniczącego, znaczy uchwała jest wyraźnie napisana, znaczy uzasadnienie jest integralną częścią uchwały, uzasadnienie jest wyraźnie napisane, że dotyczy części kierowców, którzy świadczą prawdopodobnie usługi przewodnika, a nie ogółu kierowców, którzy puszczają staż. Uchwała dotyczy tylko tej części kierowców, którzy zamiast puszczać staśmy, sami jadą i odpowiadają. Dobrze byłoby sprawdzić, czy oni mają jakiekolwiek uprawnienia przewodnickie. Nie proste. To sprawdzić, że oni odpowiadają o sprawach dotyczących zapytów. Mogę opowiadać zupełnie o innych świadczeniach, które się pojawiają. No dobrze, ale to nie wiem, no to... Mówię, że uchwała dotyczy tylko części kierowców Meleksu. No i to jest... No jak wyłonić tam część? No. Jak technicznie to zrobić? Ale my tego nie wyłaniamy, tego niech się Zigit zastanawia, no, jak wyłonić. No. Będzie słuchał, czy mówi, czy nie ma Zigit, ale nie ma się zastanawiać. No. Jakbyś miał kiepski słuch, to powinien nie słyszeć. Proszę
bardzo. Kto z Państwa jeszcze się w sprawie projektu uchwały? Nie wolno się odezwać. Proszę Państwa, koniec dyskusji. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Kto jest w takim razie za projektem uchwały? Kto jest przeciw? 5 osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały. 10 za, przeciw 4, przeciw 5, 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję.